Udało nam się zorganizować na stałe wprowadzenie neuromonitoringu do operacji tarczycy. Jest to procedura, która usprawnia i zwiększa bezpieczeństwo pacjenta, jeśli chodzi o oszczędzenie z funkcji strun głosowych. Jest to niestety najczęstsze powikłanie przy tego rodzaju zabiegach. Zwiększa to bezpieczeństwo pacjenta i oczywiście również szpitala. Podczas normalnego zabiegu nie monitoruje się w ogóle przebiegu i funkcji nerwów krtaniowych wstecznych, natomiast neuromonitoring pozwala na to. Jest to procedura, która jest przyjęta jako złoty standard na całym świecie. To jest taki sam zabieg jak każda inna kwalifikacja do operacji tarczycy. Jest to dodatkowa procedura, która zwiększa bezpieczeństwo pacjenta. Zabieg trwa około 1,5 godziny. Powiedzmy, jak się czuje pierwszy pacjent? Pacjent czuje się świetnie, poszedł do domu.